września. Nadia Jóźwiak przy mikrofonie, a ze mną w studiu są dietetyk Joanna Zimna z poradni Dieta System. Dzień dobry, witam serdecznie. A także pani Elżbieta Żukowska i Ewelina Budasz, które zgubiły łącznie ponad 50 kg. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panie bardzo serdecznie. Pani Joanno, niebawem przypada Światowy Dzień Walki z Otyłością i z tej też okazji się spotykamy. Od czegoś tę walkę trzeba rozpocząć. Jak pani uważa, co jest najistotniejsze? No, na pewno podjęcie decyzji, takiej świadomej decyzji, że chcę coś dla siebie zrobić, tak? Że te zbędne kilogramy są dla mnie ciężkim balastem, które utrudniają mi jak i poruszanie, tak i sprawiają, że moje samopoczucie jest o wiele gorsze. Jest taką świadomą decyzję do podjęcia tego, żeby zgubić te zbędne kilogramy. Wszystko się zaczyna od decyzji, od postanowienia, a potem od działania. Kolejnym krokiem to jest oczywiście kontakt z osobą, która może nam pomóc w rozpoczęciu tej walki ze zbędnymi kilogramami. Tak jak co roku organizuję drzwi otwarte w swojej poradni, które są związane z akcją Odchudzamy Września, odchudzamy mieszkańców Środy Wielkopolskiej. Są to bezpłatne konsultacje dietetyczne, do niczego niezobowiązujące, w ramach których przeprowadzam wywiad żywieniowo-lekarski, określam przyczynę nadwagi i otyłości, punkt po punkcie tłumaczę, gdzie są popełniane największe błędy żywieniowe oraz tłumaczę, na czym będzie polegała kuracja odchudzająca, ile potrwa, no i z czym może osoba otyła spotkać się na takiej kuracji. O tej akcji za moment sobie powiemy więcej, ale wspomniała pani o takiej bardzo ważnej rzeczy, że najważniejsze jest podjęcie decyzji. Jesień nastała na dobre. Czy jesień, czy ta pora roku to odpowiedni moment na podjęcie decyzji o tym, żeby rozpocząć odchudzanie? Taki okres, gdzie jest okresem stagnacji, jakby pewnej stabilizacji w naszym życiu, jest okresem jak najlepszym, aby rozpocząć odchudzanie. No na pewno okres, kiedy już nie wyjeżdżamy na wakacje, nie ma tyle tych spotkań towarzyskich, które są w trakcie wakacji, które nie pozwalają do końca trzymać tej diety. A tutaj no, taki okres, który rzeczywiście jest okresem, kiedy można rozpocząć i przestrzegać tej diety, to najlepsze są okresy właśnie takiej pora od września do czerwca. Rozpocząć można też nowe życie od właśnie wzięcia udziału w akcji Odchudzamy Wrześnian. Z nami w studiu są, tak jak powiedziałam na początku, bohaterki tej akcji. Drogie panie, co było najtrudniejsze w podjęciu tej decyzji? No, ja ze względu, że mam problemy zdrowotne, zgłosiłam się do pani Joanny, bo musiałam rzucić 20 kg. I udało się. I udało się, tak. A jakie jest życie po? Znaczy, panie jeszcze są w trakcie. Tutaj. Ale tutaj już ten największy balast został zrzucony, prawda? Pani Elżbieta już osiągnęła swój cel. Mm-hmm. Tutaj pani druga jakby próbuje w dalszym ciągu zgubić jeszcze więcej kilogramów. No już udało się jej schudnąć 26 kilogramów, co jest bardzo dużym sukcesem. Aczkolwiek, jakby to powiedzieć, apetyt rośnie z miarą jedzenia, więc tutaj ale jeszcze walczymy. Ale jest zdecydowanie łatwiej, drogie panie, tak? Co jest lepsze w tym nowym życiu? Można tak już chyba powiedzieć, odchudzonym życiu. W moim przypadku na pewno lepiej mi się chodzi, bo jestem dużo lżejsza, no i samopoczucie jest lepsze. O wiele lepiej. A proszę powiedzieć, jak wygląda taka dieta, bo jest wiele mitów na ten temat. Na przykład, że chodzimy głodni, albo że jedzenie jest monotonne. Jak to wyglądało w pani przypadku, pani Ewelino? Jedzenia jest bardzo dużo, nawet nieraz nie idzie tego przejeść. I nie ma tam, żeby było ciągle to samo, ciągle jest tam coś innego. A czy potrzebne jest wsparcie najbliższych w takiej decyzji? Tak. Czy panie ktoś wspierał? No, mąż mnie wspierał. Odchudzali się razem z wami, w cudzysłowie? Nie. Pani Joanno, tak jak pani powiedziała, najważniejsze jest podjęcie tej decyzji. Panie tę decyzję podjęły, ale z pewnością teraz słucha nas wiele osób, no, które też sobie myślą gdzieś tam po cichu, a chciałbym też spróbować. Co należy zrobić, żeby się odchudzić? Na pewno zgłosić się na taką bezpłatną konsultację. To nic nie kosztuje, a każdy może sobie stwierdzić, czy jest w stanie na tą chwilę rozpocząć walkę ze zbędnymi kilogramami. No, przede wszystkim
nie ma się czego bać, tak? No bo ludzie też często myślą, że teraz to ja się zacznę głodzić, albo to jedzenie, te posiłki, które będą przygotowane w diecie, są jakieś dziwne, z którymi może się spotkać z produktami spożywczymi, które są nieosiągalne w jego zakresie, albo ta dieta jest bardzo droga. Nie, to są takie stereotypy, które chcę obalić. Na diecie się przede wszystkim nie głodzimy, bo nie wolno głodzić organizmu. Jemy nawet więcej, co jest dziwne. Dieta jest tak skompensowana, żeby przede wszystkim zadziałać na organizm, żeby właśnie ten spadek wagi był. A co do składników, wszystkie składniki, które są zawarte w diecie spożywcza, jak najbardziej można znaleźć w sklepie spożywczym, na półkach z regularną ceną, która jest dla wszystkich dostępna. Pani Joanno, ale często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie są konsekwencje tej otyłości. Grozi nam bardzo wiele, prawda? I o tym zdrowotnym aspekcie, nie tylko wizualnym, powinni nasi słuchacze, wszyscy, którzy są tym tematem zainteresowani, pomyśleć, prawda? No niestety tutaj otyłość wiąże się również z chorobami metabolicznymi, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, czy tutaj miażdżyca, podwyższony cholesterol, czy choroby serca. Pamiętajmy o tym, że osoby, które schudły pod moim kierownictwem, one na tą chwilę mają o połowę mniej leków, tak? Czyli jeżeli przyszła osoba chora na insulinooporność, czy tutaj cukrzycę typu drugiego, czy nadciśnienie, jakby po zgubieniu tych zbędnych kilogramów, jakby część tych chorób odeszła w jakiś sposób, że albo jej nie ma wcale, albo jest, ale no jest, wszystkie parametry są wyrównane i nie jest jakby niebezpieczna dla naszego całego funkcjonowania organizmu. Drogie Panie, o tym, że warto, już wiemy. Na koniec chciałabym tak podsumować. Pani Elżbieta zgubiła tych kilogramów 20, tak? Dobrze mówię? 21. A Pani Ewelina? 26. I teraz zachęcamy wszystkich tych, którzy są jeszcze troszeczkę zniechęceni, a może leniwi, nie mają jeszcze na tyle siły, żeby podjąć decyzję o zmianie. Dlaczego warto wziąć udział w akcji? Dlaczego warto po prostu zmienić trochę swoje życie? Jest lepsze samopoczucie przede wszystkim. No i dla zdrowia warto. Życie jest lepsze, tak, później. Mhm. Pani Joanno, gdzie się zgłaszać? Jeszcze raz przypomnijmy. Proszę Państwa, akcja trwa w dwóch miastach, czyli w Środzie Wielkopolskiej i we Wrześni. Adres oczywiście można znaleźć na mojej stronie internetowej. Punkty przyjęć. I zachęcamy do tego, żeby się zgłaszać. Do przyjścia, tak. Żeby coś zmienić. Jeżeli mogę dopowiedzieć, no jestem pod właśnie dużym wrażeniem, że obie panie były bardzo mocno wspierane przez rodzinę, tak? Tutaj panią Ewelinkę zmotywował chłopak, zresztą dzisiaj jest z nami w radiu, do tego, żeby rozpoczęła tą walkę i praktycznie na każdym kroku ją wspiera. Tutaj poznałam również małżonka pani Elżbiety, który jest też niesamowitym człowiekiem i dużo serca dał, żeby żona osiągnęła ten sukces. Można powiedzieć, że to taki sport drużynowy. Drużynowy. Drużyna, tak. Też była dzisiaj w studiu Radia Września. Nawyki również żywieniowe powinna zmieniać cała rodzina, a nie tylko jednostka, która się znajduje, bo czuje się ona po prostu wyizolowana od kręgu rodziny. A tym bardziej, jeżeli jest jakaś osoba na diecie, członek naszej rodziny, to też można go motywować w ten sposób, żeby zacząć się zdrowo odżywiać. Dziękuję bardzo za te informacje i za spotkanie. Mam nadzieję, że zachęciliśmy niektórych do tej zmiany. Z nami w studiu była dietetyk Joanna Zimna z poradni Dieta System. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Były także Elżbieta Żukowska i Ewelina Budasz, finalistki akcji Odchudzamy Wrzesian. Dziękuję paniom. Dziękuję. 93,7 Radio Wrzesień. Najlepsze, bo lokalne.